Choć oficjalnie jeszcze nie został otwarty, to już budzi spore zainteresowanie cyklistów. Trudno się dziwić, bo 40-kilometrowa trasa wjedzie przez malownicze zakątki Beskidu Żywieckiego, począwszy od Rajczy, kończąc na Jeziorze Żywieckim. Rowerowy szlak Velosoła wzdłuż rzeki uruchomiony zostanie w najbliższą sobotę. Sprawdziliśmy, co czeka rowerzystów po drodze. Magda Sincewicz. Mimo że droga prowadzi przez górskie tereny, wcale nie jest trudna. Poprowadzona doliną rzeki Soły jest płaska i bardzo malownicza. Większość trasy stanowią drogi rowerowe, a w mniejszej części asfaltowe drogi publiczne czy drogi terenowe. Więc jest to tak naprawdę zebranie do wspólnego mianownika i połączenie właśnie tym oznakowaniem wielu elementów infrastruktury rowerowej, które na przestrzeni lat tworzyły gminy. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu miejscach mamy jeszcze pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o tą infrastrukturę, bo będą w najbliższym czasie również z programów unijnych budowane niektóre kładki czy obejścia. Ci, którzy przybędą w sobotę do Rajczy na oficjalne uruchomienie nowego szlaku, będą mogli skorzystać z wielu atrakcji. Śląska Izba Turystyczna zorganizowała w ramach promocji produktu rajd rowerowy inauguracyjny Velosoło. Rozpoczynamy o godzinie 11 pod Centrum Kultury i Sportu w Rajczy i poprzez gminę Węgierska Górka, gdzie będzie punkt odpoczynkowy, oraz zmierzamy do Żywca. Celem pokazania tej trasy, celem jej wypromowania. Niektórzy postanowili sprawdzić Velosołę nieco wcześniej i jak zgodnie twierdzą, warto było. Byliśmy tydzień temu w Ojcowie i tam drogą z samochodami trzeba było jechać, co było straszne. Musieliśmy zawrócić, bo myślałam, że oszaleję, ale tutaj wspaniale. Bardzo. Polecam wszystkim. To jest taka trasa łatwa, tak? Prosta, nie? Asfalt, tam trochę szutru. Taka przyjemna, taka relaksująca, można po pracy na przykład, nie? Nie trzeba specjalnych jakichś tam kondycji, żeby jechać taką trasą. Każdy może. Na miejsce można dotrzeć zarówno samochodem z rowerem na bagażniku lub koleją. Tu jednak trzeba liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Z uwagi na prowadzone przez PKP PLK prace torowe na odcinku Węgierska Górka-Zwardoń, od 5 sierpnia do odwołania została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Linia jest obsługiwana przez autobusy niskopodłogowe przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach, przewozu wózków dziecięcych oraz rowerów w wyznaczonym do tego miejscu. Miejsca zatrzymywania się komunikacji zastępczej dostępne są na stronie Kolei Śląskich w zakładce Rozkład jazdy.